ramach koncertu Muzyka Most Między Światami, który odbył się w kościele świętej Barbary, wystąpili młodzi artyści z Wrocławia, Legnicy i Wielunia. Był to już zresztą piąty koncert z tego cyklu. Tak, ja się bardzo cieszę, że Telewizja Wieluńska kolejny raz jest na naszym koncercie i kolejny raz przyjęła także patronat medialny nad naszą imprezą. Jest to już czwarty koncert w świątyni świętej Barbary, ale jeżeli chodzi o cykl koncertów, jaki się odbywa, czyli Muzyka Most Między Światami, jest to już piąty koncert z tej serii. Jest to koncert, który promuje orkiestrę kameralną Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. Jest to młodsza orkiestra kameralna. Jak wiadomo, młodsze orkiestry, takie grające w pierwszym stopniu szkoły muzycznej, nie mają takich koncertów jak orkiestry symfoniczne, bo to dopiero początkowi są, można powiedzieć, uczniowie, którzy się dopiero uczą tej sztuki, ale przez to właśnie, że takie koncerty się odbywają, to po prostu oni uczą się tego współgrania ze sobą. Jako pierwszy przed wieluńską publicznością zapresentował się kameralny chór Misericordia parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu. Chór, jak wiele innych chórów mieszanych, składa się z czterech głównych sekcji wokalnych: sopran, alt, tenor i bas.
Jako druga wystąpiła Młodsza Orkiestra Kameralna Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. Warto zauważyć, że Legnicka Orkiestra w ramach koncertów odbywających się pod nazwą Muzyka Most Między Światami koncertuje już od 2015 roku. Wreszcie przyszedł czas na popisy artystyczne wieluńskich artystów. Wystąpił bowiem Dziecięcy Chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wieluniu oraz Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu. Obydwie formacje rzecz jasna pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego. Staramy się, żeby przede wszystkim muzyka była na wysokim poziomie. Zapraszamy i zespoły, które są po prostu profesjonalistami. Może często laicy w tych zespołach po prostu występują. Natomiast są to ludzie przede wszystkim z pasją. A pasja jest najważniejsza. Ludwig van Beethoven powiedział takie słowa, że jedna fałszywa nuta jest nieważna, ale granie bez pasji jest niewybaczalne. Obszerna relacja z tego niezwykłego koncertu do zobaczenia w stacji TVK WSM w przyszły weekend, oczywiście w kulturalnym temacie tygodnia. Polecamy.